Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumu, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im powiedział: Nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: Nie mamy nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: Przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co zostało, 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.